Witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy nasze spotkanie w przewodniku do długowieczności. Bardzo mi miło widzieć Państwa. Nasze spotkanie jest nagrywane, więc nie tylko nasi goście, którzy są w tej chwili, ale również osoby, które będą chciały zobaczyć to nasze spotkanie w przyszłości, będą mogły do tego wrócić. Nazywam się Janusz Wietycha, jestem lekarzem, dietetykiem i fitoterapeutą. Pracuję na co dzień w Incorpore w Katowicach i Kebella Beauty Clinic, gdzie łączę różne elementy medycyny. Natomiast jestem też twórcą medycyny fundamentalnej, która łączy w sobie klasykę medycyny z dietetyką właśnie i z podawaniem ziół w różnych sytuacjach zdrowotnych. To jest w ogóle świetne połączenie i dzisiaj trochę na ten temat Państwu powiem. Będzie dość dużo elementu dietetycznego, ponieważ Państwo o to prosiliście, więc postaram się również ten aspekt omówić. Jak wyciszyć objawy choroby Hashimoto? Jest to dość, no to nie jest tak jak choroby kardiologiczne, popularna choroba, ale widziałem, że macie Państwo wiele pytań i bardzo wiele osób prosiło o Hashimoto, w związku z tym zrobimy sobie nasz króciutki zoom na temat Hashimoto. Po spotkaniu, jak zwykle, zapraszam do dyskusji, zadawania pytań. To już w takich kuluarowych naszych spotkaniach. Nie będziemy tego nagrywać, także kto z Państwa chce, to proszę pozostać po naszym Zoom. Choroba Hashimoto pochodzi od nazwiska japońskiego chirurga. To był rok 1912. Doktor Hashimoto opisał cztery przypadki. I jest to przewlekłe limfocytowe zapalenie tarczycy, co jest bardzo ważne. Jest to choroba o podłożu autoimmunologicznym i o tym troszkę powiemy. Co jest bardzo, bardzo ważne, jeżeli jest to choroba o podłożu autoimmunologicznym, to znaczy, że nasz organizm jakby zgłupiał, ja to zawsze w ten sposób mówię, i zaczyna atakować naszą tarczycę. Przez przypadek zupełnie, tak? Układ odporności się został zmodyfikowany. Co jest bardzo ważne, to przewlekłe zapalenie tarczycy jest niebolesne. Zazwyczaj jakiś stan zapalny towarzyszy się z obrzękiem tkanek, z oczerwienieniem, ze zmniejszeniem funkcji i bolesnością. Tutaj to zapalenie jest niebolesne. Za chwilkę też to skomentuję, ale w Hashimoto możemy mieć, a właściwie w większości wypadków jest niedoczynność tarczycy. W ogóle niedoczynność tarczycy jest zaburzeniem, które występuje dość często, bo występuje u 5% dorosłych kobiet i około 1% mężczyzn. Natomiast choroba Hashimoto jest najczęstszą przyczyną niedoczynności. Mogą być również inne przyczyny niedoczynności. My dzisiaj mówimy sobie o takim przykładzie Hashimoto. Często, szanowni państwo, często występuje z innymi chorobami autoimmunologicznymi, cukrzycą typu pierwszego, celiakią i RZS, reumatoidalnym zapaleniem stawów. Mamy objawy miejscowe i ogólnoustrojowe. Możemy mieć wolę, czyli powiększenie tarczycy, bądź guzki tarczycy. Guzki to jest dość charakterystyczna rzecz, dlatego że tarczyca jest bardzo aktywnym narządem. No, ciągle coś produkuje, coś tam się dzieje. I czasem, i to musimy obserwować, guzki mogą być niebezpieczne, ale w większości wypadków to są po prostu takie cysty, gdzie są przechowywane tarczycy różne substancje. Są różne guzki, my sobie tak monitorujemy, ciepłe, zimne, obojętne i tak dalej. Są różne podziały. W każdym razie najważniejsze jest to, żeby zobaczyć, czy przypadkiem nie mamy guzka o charakterze nowotworowym. Tego się najbardziej boimy. Co ciekawe, podrażniona tarczyca na początku Hashimoto może przyjąć postać nadczynności, a dopiero później niedoczynności tarczycy. Jeżeli chodzi o niedoczynność tarczycy, jakie mamy objawy? Zwracam Państwu uwagę, że to jest jakby. To tak, jakbyśmy nagle zwolnili tempo i nasz organizm, tak jak teraz mówię do Państwa, zwolnił swoje obroty. Zobaczcie, co się dzieje. Jest uczucie zimna, zmęczenie, depresje, zaburzenia pamięci, przybranie masy ciała, bo mamy spowolniony metabolizm. Mamy często zaparcia, spowolnienie czynności serca i nawet niedociśnienie. Bardzo charakterystyczna jest sucha, łuszcząca, blada skóra.
i często zaburzenia miesiączkowania i niepłodność. I nasz organizm jest totalnie rozregulowany. Jeżeli chodzi o testy, to niedoczynność tarczycy w Hashimoto, to po pierwsze możemy mieć TSH, czyli to jest taka substancja produkowana w przysadce, która wpływa na tarczycę. Tak? A FT4 i FT3 to są hormony tarczycowe. I teraz jak sobie badacie, diagnostyka laboratoryjna jest TSH, FT4, FT3, wykonujecie testy, to może być taka sytuacja, że będziecie mieli podwyższony jeden parametr, czyli to TSH, a ilość hormonów tarczycy będzie prawidłowa. Mówimy wtedy o utajonej niedoczynności tarczycy. Natomiast jeżeli TSH jest bardzo wysokie, bo ono chce stymulować tą tarczycę do pracy, bo taka jest rola TSH, stymuluje, stymuluje, ale tarczyca nie reaguje. I bardzo wysoki poziom TSH i bardzo niski poziom FT3, FT4 świadczy już o tej jawnej niedoczynności tarczycy. Badamy również przeciwciała przeciwtarczycowe, anty-TPO i anty-TG. I anty-TPO jest charakterystyczne dla choroby Hashimoto. Co to znaczy? To znaczy, jeżeli w naszym organizmie występują przeciwciała, czyli komórki, białe ciałka krwi produkują przeciwciała przeciwko naszej tarczycy, czyli de facto chcą ją zniszczyć, to wtedy mamy autoimmunologię i wtedy mamy Hashimoto. I my badamy poziom tych przeciwciał, anty-TPO. To jest takie bardzo proste właściwie w diagnostyce i w rozpoznaniu Hashimoto. Sama istota chorób autoimmunologicznych, czyli na przykład Hashimoto, mogą być spowodowane zarówno czynnikami środowiskowymi, ale uwaga, mogą mieć również podłoże genetyczne. Mówiliśmy przed naszym spotkaniem na przykład celiakia. Jeżeli chodzi o czynniki środowiskowe, to proszę pamiętać, że nadużywanie leków, ale z ciekawostek, rodziny z cięcia cesarskiego, kontakt z chemikaliami, zła dieta z dużą ilością toksyn, konserwantów, żywność wysoko przetworzona i brak snu oraz stres są czynnikami, które mogą wyzwolić pewne objawy. Zwróćcie na to uwagę. Teraz, jakie są kluczowe elementy leczenia, naturalnego leczenia chorób autoimmunologicznych? Bo to jest jakby kwintesencja naszego spotkania. Po pierwsze, jeżeli stymulatorem powstania choroby autoimmunologicznej mogą być wirusy, pasożyty, grzyby, jakieś bakterie chorobotwórcze, bo bardzo często, tak jak w medycynie obserwujemy, takim triggerem, takim początkiem choroby autoimmunologicznej jest na przykład infekcja wirusowa, albo pasożyty, albo borelioza, albo jakieś grzyby, to teraz zwalczanie tych infekcji i naturalna normalizacja pracy organizmu to jest podstawa. Później mamy walkę ze stresem, stanem zapalnym w organizmie. Na przykład proszę zwrócić uwagę, że stan zapalny może być w układzie moczowym. Czyli dwa takie najczęstsze elementy, na które proszę zwracać uwagę, to jest układ moczowy, tak? I ewentualnie przewód pokarmowy. Oczywiście mogą być, nie wiem, problemy z zatokami, problemy z zębami i tak dalej. Szukamy zatem stanu zapalnego i infekcji w organizmie i staramy się zwalczyć. I tutaj zioła, aloes, probiotyki nam bardzo mogą pomagać. Mogą być też elementy naturalne poprzez likwidację, w cudzysłowie, nieszczelności jelit i zaburzeń mikrobioty, czyli mam odpowiednią dietę, probiotyki, wielonienasycone kwasy omega-3 i aloes. I również ta suplementacja pozwalająca na powrót do dobrostanu. Ja będę często używał tego słowa dobrostan, równowaga, szczęście naszego organizmu. I tutaj mówimy o ziołach, minerałach, witaminach, omega-3 i diecie, czyli o protokole autoimmunologicznym. Jeżeli chodzi o powstanie tego procesu, to jeszcze raz
Powtórzę, żebyście Państwo zapamiętali najdłużej i żebyście rozumieli. Po pierwsze, wirus, pasożyt, bakteria lub toksyna modyfikuje pracę układu immunologicznego. Nasz układ immunologiczny popełnia błąd, myli własne tkanki i komórki i zaczyna je niszczyć. I to jest proces zwany potocznie również autoagresją. Tak na przykład jest niszczona tarczyca w Hashimoto. Teraz uwaga, szanowni państwo, w medycynie klasycznej uważa się, że nie ma skutecznej metody leczenia przewlekłego zapalenia limfocytowego tarczycy. Nie ma. I bardzo często, kiedy mamy już niedoczynność tarczycy, podajemy lek hormonalny syntetyczny, który jest wytwarzany sztucznie i ma takie samo działanie jak hormon tarczycy. No dobrze, ale skoro mówię Państwu o Hashimoto i mówię o naturalnej suplementacji, to może jest szansa, żeby, jak już medycyna uważa, że nie da się wyleczyć Hashimoto, to może chociaż przynajmniej nie będziemy mieć jej objawów i nie będzie niszczenia tarczycy w taki sposób, jak zazwyczaj to występuje. Co moglibyśmy zrobić? Jakie jest rozwiązanie? I to, co proponuję, to jest medycyna fundamentalna. I znowu wracamy do tego, co będę zawsze powtarzał, jak mantrę i tego zachęcam Państwa, żebyście się tego nauczyli. Zdrowa dieta, relaks, zdrowy sen, suplementacja z fitoterapią i aktywność fizyczna. To są fundamenty zdrowia. Czy one mogą się przełożyć, słuchajcie, na Hashimoto? Zastanówmy się. Tutaj będzie kilka elementów, troszkę o minerałach, które są w naszym organizmie, słuchajcie, bo to nieczęsto się o nich opowiada w Hashimoto, bardzo często się mówi o hormonach i tak dalej, a ja bym chciał trochę też o odżywianiu powiedzieć i o minerałach. Przede wszystkim bardzo dyskusyjny element suplementacja jodu. Wcale nie taka jednoznaczna, kochani, jakby się wydawało, bo znam osoby, które nadużywają tego jodu. I teraz dozwolone źródła jodu w diecie osób z niedoczynnością tarczycy, tak jak się przyjmuje. I tu raczej nie suplementujemy jodu, tak? Dlatego, że jeżeli suplementujemy, to nie będzie potrzeby suplementacji, bo mamy prawidłową dietę. Czyli na przykład makrela, małże, dorsz, ostrygi, sól jodowana, woda mineralna, tak? A nawet czerwone wino. Ale to są takie podstawowe źródła i woda mineralna na przykład z jodem jest w tej chwili świetnym sposobem prostej suplementacji jodu. Natomiast, szanowni państwo, jest coś takiego jak podawanie jodu w nadmiarze. I była taka sytuacja, jak była katastrofa elektrowni jądrowej w Czernobylu w 1986 roku, że podano Polakom płyn Lugola. Ostrzegam państwa, że nadużywanie jodu może skończyć się zahamowaniem pracy tarczycy. Czyli zamiast sobie pomóc, możecie zablokować tarczycę. Efekt Wolfa, Haikofa, fizjologiczne zjawisko chwilowego zaprzestania pracy tarczycy w momencie, kiedy podacie bardzo dużą dawkę jodu zewnętrznego. Dosłownie zahamuje się produkcja i uwalnianie hormonów tarczycowych. Więc uważajcie z przesadą. Naprawdę, jestem wielkim wrogiem podawania jednej rzeczy w dużej ilości. Uważam, że synergia w małych dawkach różnych rzeczy, dobrych rzeczy, nawet jodów wraz z innymi minerałami w formie multivitamin, multiminerałów jest milion razy zdrowsza niż podawanie czegoś jednego w dużej dawce. Jestem wielkim wrogiem podawania na przykład pojedynczego samego magnezu bez otoczenia innych minerałów w monoterapii, w monosuplementacji. Teraz też nie podajecie samego selenu czy samego żelaza, zaraz wam o nich opowiem, tylko znowuż w multisuplementacji podajemy. Selen jest niezbędnym elementem do prawidłowego funkcjonowania tarczycy. W przypadku niedostatecznej podaży suplementacji i diety bez selenu zmniejsza się wytwarzanie hormonów tarczycy i dochodzi do oksydatywnego uszkodzenia tarczycy. Zmniejsza się także przyswajalność jodu. Czyli zobaczcie, jakie są relacje między minerałami.
Dlaczego ja jestem takim wielkim zwolennikiem podawania wielu minerałów jednocześnie? Bo uważam, że nasz organizm jest mądrzejszy nawet od lekarza. Jeżeli my wprowadzimy organizm w dobrostan, dostarczymy do organizmu wszystkie niezbędne substancje, choćby nawet w niewielkiej ilości, ale jako synergia ich składników, to nasz organizm wejdzie w dobrostan, bo będzie widział, że ma wszystko, co potrzebuje do życia. Już wybierze sobie to, na czym mu najbardziej zależy. Żelazo również jest niezbędne. Zazwyczaj żelazo kojarzymy zupełnie z czym innym. Słuchajcie, jako składnik tarczycowej peroksydazy jodującej, czyli nie da się być zdrowym, na przykład już bez selenu, żelaza, a zaraz jeszcze okaże się bez cynku. Tak? Czyli obniżone stężenie żelaza w organizmie może prowadzić również do obniżenia stężenia T3 i wzrostu TSH, czyli objawów niedoczynności tarczycy. To jest też bardzo ważne dla kobiet w ciąży, żeby się przygotować do tej ciąży, żeby odżywiać się prawidłowo, żeby wyrównać ilość minerałów w organizmie. I to samo dotyczy poziomu cynku. Słuchajcie, nie gromadzi się cynk w organizmie, czyli konieczna jest suplementacja i odpowiednia dieta. No bo niedobór cynku uniemożliwia konwersję FT4 do FT3. Jest też niezbędny do produkcji TSH. Czyli zobaczcie, kolejny minerał, tak, niezbędny w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy. Co jest bardzo ważne również, tutaj mówimy o tym, o tej takiej osi, to dlatego jest TSH i hormony tarczycy. TSH w przysadce, a w tarczycy hormony tarczycy. FT4, FT3. Bo cynk uczestniczy również w syntezie hormonów tarczycy na całej długości, czyli w różnych tyreoliberyna, tak, czy TSH, tak, nie tylko hormony tarczycy. A więc zobaczcie, minerały są niezbędne na bardzo wielu poziomach pracy, żeby dochodziło do równowagi w organizmie. Teraz wspominaliśmy o tym, żeby troszeczkę powiedzieć o diecie. No to dobrze, to powiedzmy sobie, czego nam nie wolno jeść. Ano nie wolno nam jeść substancji zawartych w niektórych roślinach, takich, które nazywamy substancjami wolotwórczymi, na przykład warzywa kapustne, rośliny strączkowe. Uwaga, soja. Nie wolno soi podawać osobom z niedoczynnością tarczycy, nawet po obróbce termicznej. Wolotwórcza jest rzepa, brukiew, orzechy ziemne i gorczyca. Natomiast skazane jest podawanie większych ilości kwasów omega-3 i witamin antyoksydacyjnych. Pamiętacie, że my mamy taką mieszankę luteina, witamina E i witamina A liposomalna? Za chwileczkę do tego wrócimy. Czyli proszę pamiętać, wielonienasycone kwasy tłuszczowe i antyoksydanty, które będą regulowały poziom stanu zapalnego. To jest klucz do sukcesu. Co jest jeszcze bardzo ważne w diecie? Witamina D3 oraz tak zwane metylowane postacie witaminy B12 i kwasu foliowego. Często w laboratorium badań genetycznych spotykamy się z takimi zaburzeniami, mutacją MTHFR na przykład. Czyli to są takie bloki metaboliczne, które powstają w związku z naszą wadą genetyczną. I żeby ją obejść, żeby na przykład, nie wiem, kobieta w ciąży urodziła zdrowe dziecko, to trzeba podawać już taką przerobioną witaminę B12 i kwas fiolowy, my to nazywamy metylowaną postacią. Czyli też proszę zwrócić uwagę, że tutaj taka dobra diagnostyka w medycynie bardzo będzie nam pomagała w zdrowiu przy blokach metabolicznych i również w chorobie Hashimoto czy w chorobach autoimmunologicznych. No dobrze, no to teraz diety eliminacyjne w chorobie Hashimoto. Czyli bardzo, ale szanowni Państwo, w bardzo dużym uproszczeniu protokół autoimmunologiczny. Bardzo fajna rzecz, ponieważ dieta wspomagana suplementacją może spowodować właściwie zanikanie choroby Hashimoto i całkowity brak objawów. Wyobraźcie sobie, że można, podając odpowiednie zioła,
i dietę tak wyciszyć chorobę Hashimoto, że de facto jej nie ma. Wiecie już, że medycyna nie uznaje w ogóle opinii, że Hashimoto da się w ogóle wyleczyć. Okej, nie będziemy się kopać z koniem, ale można ją tak prowadzić, żeby ona nie postępowała. Podstawą protokołu autoimmunologicznego jest zatem pewna restrykcja, czyli ścisła dieta. I usuwamy w wariancie, uwaga, podstawowym, bo to też chciałbym, żebyście wiedzieli, że można zacząć od czegoś, tak trochę macać, co tam z tego wyniknie, tak jak ten nasz organizm zareaguje. Czyli robimy dietę eliminacyjną, usuwamy zboża, pszenica, żyto, jęczmień, kukurydza, proso, rośliny strączkowe i nabiał. I czekamy, co się stanie. Ścisła dieta z protokołem autoimmunologicznym to już jest sytuacja, kiedy przy braku wystarczającej skuteczności wariantu podstawowego zaczynamy stosować dietę już bardzo restrykcyjną. I teraz zwróćcie uwagę, że oprócz tego nawiału, zboża, tak, zaczynamy usuwać z diety również inne rzeczy. I teraz uwaga, na przykład białko jajek, rośliny psiankowate, czyli na przykład ziemniaki usuwamy, ale już bataty możemy. Usuwamy pomidory, bakłażana, pieprz kajen, tak? Agres, czy na przykład, uwaga, tytoń. Z ciekawostek również powinniśmy usuwać orzechy, natomiast migdały i kokos są dozwolone. Tutaj toczą się dyskusje różne wśród dietetyków, ale uogólniam, te dwa elementy mogą zostać. Nasiona typu kawa i kakao, czekolada również nie powinny być w tej restrykcji stosowane i bezwzględnie nie wolno alkoholu. I to już jest ten wariant taki bardziej zaawansowany. Czyli jeżeli nie mam w wariancie podstawowym efektu, to stosujemy wariant zaawansowany. Co zatem możemy stosować, co możemy jeść w Hashimoto? Na przykład ryby i skorupiaki. Mój skromny dopisek jest taki, no fajnie by było jeść ryby i skorupiaki bez rtęci i konserwantów, tak? Czyli takie ryby i skorupiaki, które ktoś złowił, a nie wyhodował. Mamy podroby, w tym mamy wątróbkę, mamy bardzo dobrej jakości mięso, czyste chemicznie, szczególnie młode mięso, cielęcina, jagnięcina czy dziczyzna. Mamy warzywa w tej diecie, zarówno surowe, jak i gotowane. Oczywiście w zaawansowanej postaci pamiętamy o psiankowatych, czyli no nie ziemniaczki, pomidorki, papryka czy bakłażan, tak? Oliwa z oliwek, awokado, olej kokosowy, słonecznik, migdały i kokos. To są te źródła olejów. Z umiarem i na smak, słuchajcie, ja to zawsze mówię na smak, i nie 2 kg malin, tylko kilka malin. Owoce z umiarem. Bezwzględnie niepasteryzowane kiszonki, kefir. I tutaj ostrożnie oczywiście, bo można też robić, no nie można na biało, tak? Więc tutaj znowuż wchodzimy w pewną dyskusję akademicką, ale są różne kefirki i można nawet takie kefirki nie z mleka krowiego robić. Bezwzględnie probiotyk. Bezwzględnie przez pół roku probiotyk. Mikrobiota to jest w ogóle klucz do sukcesu. Jogurt z mleka kokosowego na przykład może być. I uwaga z suplementacji. Omega-3, magnez, cynk, selen, tak? Uważajcie też, tutaj żelazo jest też potrzebne, ale tu zawsze monitorujemy poziom żelaza, ferytyny i tak dalej, transferyny, witaminy A, D, E i K2 i metylowane postacie B12 kwasu foliowego, tak? Czyli zobaczcie, że dieta w chorobie Hashimoto no nie jest najłatwiejsza. O czym warto pamiętać? Szanowni Państwo, oczywista oczywistość, brak snu, tak, i stres działają prozapalnie. Tak jak na przykład zobaczycie sobie osobę z łuszczycą, to jak taka osoba narozrabia, wypije alkohol, zapali papierosy i wejdzie w stres, to zobaczycie, że u tej osoby natychmiast pojawi się nasilona łuszczyca. Z Hashimoto jest trudniej, bo was tu nie wysypie. Nie pojawi wam się większa ilość łusek na skórze.
po prostu tarczyca będzie po cichu bardziej cierpieć. Więc jeżeli ktoś z Hashimoto narozrabia, to ta tarczyca będzie cierpiała. Jakie mieszanki warto zastosować, słuchajcie, jako elementy, które tutaj są? Jako podstawowe mamy mieszankę ziół liver, mamy detox, mamy aloes i probiotyk. Jako uzupełnienie tych mieszanek podstawowych można zastosować antyoksydanty luteina, aliposom oraz ekstrakty konopne. Czyli tak w dużym skrócie liver plus to są składniki, które mają poprawić trawienie, poprawić funkcjonowanie wątroby jako najważniejszego elementu patrząc z perspektywy Hashimoto. Dlaczego? Dlatego, że w wątrobie toczy się tak wielka ilość procesów biochemicznych, że jeżeli tam nastąpi jakieś zaburzenie, wy będziecie dbali o wątrobę i nie będziecie suplementowali ziół, które wspomagają wątrobę, to możecie sobie nie poradzić ze stanami zapalnymi. I to dotyczy wszystkich chorób autoimmunologicznych. Czyli macie tak, ukochany i znany nam korzeń mniszka, moją, i tu już myślę, że część osób pamięta, katukę skorpionowatą, tak? Picroriza curoa. To jest ekstrakt, który jest wielokrotnie silniejszy od sylimaryny, czyli od ostropestu. Macie łopian, macie owoc czereśni, tylko to nie jest ta czereśnia taka z naszego z ogródka, tylko to jest prunus avium, to jest dzika czereśnia. Ekstrakt z owoców ananasa, ale zwróćcie uwagę, nie wiem, czy ktoś z was zwrócił uwagę, jaką siłę ma ten ekstrakt z owoców. Tam jest 120-krotne zagęszczenie ekstraktu, tak? Żeby w tej małej kapsułce mieć taką petardę. Mamy liść melonowca właściwego. Czyli to jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz to jest detoks. Detoks Hashimoto, w ogóle toksyny, trucizny, borelioza, pasożyty i tak dalej. No to wszystko, całe to towarzystwo trzeba z organizmu wyprowadzić. Trzeba to usunąć. Trzeba wspomagać detoksykację, więc wątroba, dex, liver mają pracować razem. Sam detoks z użyciem dex plus będzie miał bardzo szeroki wpływ na nasz organizm. I to jest taka mieszanka, którą rekomendujemy nie tylko w Hashimoto czy w reumatoidalnym zapaleniu stawów, tam gdzie mamy autoagresję. Ale tak właściwie, jak spojrzycie na to, jaki smog jest za oknem, jak tam śmierdzi różnymi świństwami, które ludzie palą, to taki dex, muszę powiedzieć, dobrze jest mieć przy sobie zawsze. Czyli zobaczcie, naowocnia orzecha włoskiego, tak, i liście, korzenie bylicy piołu, brokuły. Słuchajcie, brokuły to jest coś tak wspaniałego, tak niezwykłego w działaniu. To jest ekstrakt, który należy do absolutnych liderów detoksykacji organizmu. Zachęcam was, żebyście Dex Plus wpisali sobie na listę jednej z najważniejszych mieszanek, z którymi będziemy mieli przyjemność pracować. Do tego mamy goździkowiec i chlorelle. Jak zobaczycie sobie na składniki deksa, to tak naprawdę powinniśmy sobie regularnie gdzieś tam podjadać tego deksa. Bezwzględnie probiot. Nie ma wyrównywania autoimmunologii i diety w protokole autoimmunologicznym bez dobrego probiotyku. Tak? Tutaj macie 18 szczepów, gigantyczna dawka 450 miliardów żywych kultur. To jest też B-kompleks, cynk i selen. Pamiętacie, jak mówiliśmy, że bez tych dwóch minerałów nasz organizm ma wielki problem? Nie da się prowadzić dobrze tarczycy, jeżeli nie ma wyrównanego poziomu cynku i selenu, żelaza, tak? Mówiliśmy o tym. Proszę o tym pamiętać. Także probio bezwzględnie w proszku. Aloe bio. Myślę, że zdajecie sobie sprawę, jak wspaniały wpływ na nasze jelita i na wyrównanie stanów zapalnych, na ich usuwanie z jelit, a to jest jedna z najczęstszych powodów prowokacji stanów zapalnych w organizmie, to są jelita. Jeżeli aloes potrafi wygoić skórę
którą sobie uszkodzimy, to potrafi również, szanowni państwo, zagoić nasze jelita. Pamiętajcie o tym. To jest aż tak proste. Aloe, szczególnie tutaj, ten, który mamy z hodowli kontrolowanej, gdzie mamy kontrolowaną produkcję bio, to jest coś bardzo, bardzo cennego, bo jeszcze oprócz tego, że mamy aloes, mamy również ekstrakt z owoców z dzikiej róży. No i antyoksydanty. Czyli dalej, zobaczcie, to jest luteina A plus E, tutaj mamy nagietek lekarski, witamina E, świetlik, tak, witamina A, tak, i to w postaci liposomalnej, czyli te silne właściwości antyoksydacyjne, ochronę tarczycy i przed stanem zapalnym. Tutaj, wybaczcie, tutaj widzę, że wklejona jest nieprawidłowy obraz, ale mówimy tu o luteinie A plus E, bo o deksie mówiliśmy wcześniej. Wybaczcie, tu jest takie mała pomyłka, nie ta wizualizacja, ale mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Mówimy o luteinie A plus E liposom, czyli liposomalnej postaci antyoksydantów. No i rzecz, która myślę, że w świecie osób, które chociaż troszeczkę liznęły medycyny naturalnej, wiecie, że w bardzo wielu przypadkach, i są na to również pierwsze badania kliniczne, stany zapalne, w tym również choroby autoimmunologiczne, można próbować wyrównywać, oprócz prawidłowej diety, również podając ekstrakty z konopi siewnej, czyli full spektrum, tak, CBD wraz z innymi kanabinoidami. Następuje normalizacja nadmiaru stanu zapalnych w organizmie, bo zwróćcie uwagę, że autoagresja to jest patologiczny nadmiar złych stanów zapalnych. Tutaj chcemy znormalizować, żeby nie było nadmiaru złych stanów zapalnych. I to jest również rola ekstraktów z konopi siewnej. Powtórzyliśmy sobie materiał na temat choroby Hashimoto. Mówiliśmy sobie o diecie, mówiliśmy o ziołach, mówiliśmy o suplementacji, tak? Dieta eliminacyjna, protokół autoimmunologiczny. Powtórzyliśmy sobie troszeczkę takie podstawy na temat Hashimoto. Pamiętajcie, że to, co mówimy na temat tej suplementacji, to ogólna zasada dotyczy wszystkich chorób autoimmunologicznych. Czyli jeżeli weźmiecie pod uwagę na przykład ścisłą dietę bezglutenową w celiaki, a wspomaganie, suplementację i leczenie reumatoidalnego zapalenia staw, wspomaganie prawidłowo leczonej cukrzycy typu pierwszego, tak? To jest bardzo trudne leczenie i jednocześnie trzeba ten organizm chronić, żeby nie dochodziło do jakiegoś pogorszenia czy rozregulowania tego organizmu jeszcze gorzej niż już jest chory. Tak? Co jeszcze mamy? Mówiłem, na przykład łuszczyca. Tak? Zobaczcie, ile różnych rzeczy, czy stwardnienie rozsiane. To są takie problemy, w których mądre zastosowanie ziół i diety może bardzo pomóc w wyrównaniu tego organizmu. Także tyle dzisiaj, szanowni państwo, na temat chorób autoimmunologicznych. Bardzo pięknie dziękuję za nasze spotkanie wszystkim i za uwagę. I jeżeli będziecie państwo chcieli sobie wrócić do naszego spotkania, które jest nagrane, to zachęcam. A tych z państwa, którzy chcieliby zostać i porozmawiać, czy zadać pytania, zapraszam teraz na naszą sesję pytań i odpowiedzi, także chętnie odpowiem. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia.